Panie marszałku, Wysoka Izbo, zanim padną tutaj jeszcze jakieś kolejne słowa bardzo ostre i też krzywdzące wobec narodu polskiego, zanim padną jakieś też przeinaczenia naszych intencji, to chciałem jedną rzecz bardzo mocno podkreślić, która chyba jednak dla wszystkich nas jest jasna, że celem tej ustawy było i jest nadal jedno zasadnicze przesłanie. Walka o prawdę. Walka o prawdę czasów II wojny światowej i czasów powojennych, ale w szczególności oczywiście strasznych czasów II wojny światowej. Przecież Państwo doskonale wiecie, uczestniczyliśmy w tym w ciągu ostatnich 30 lat, jak bardzo zakłamywana była ta prawda. I dlatego ta ustawa, swojego rodzaju wstrząs, był przecież potrzebny. Właśnie dlatego cały świat zaczął rozmawiać o tym i dlatego dzisiaj przecież mamy już przynajmniej tyle, że nikt na świecie nie będzie mówił polskie obozy śmierci bezkarnie, a kanclerz Niemiec i podobnie minister spraw zagranicznych Niemiec jednoznacznie wskazują na wyłączną winę Niemiec przy wywołaniu II wojny światowej i przeprowadzeniu strasznej zbrodni Holokaustu, zagłady Żydów polskich i oczywiście zagłady znacznej części Polaków. Przecież my ostatnio zaczęliśmy tłumaczyć się z nie swoich grzechów. Ostatnio mam na myśli przez ostatnie lata. Przecież serial, który był puszczany w telewizji, nie będę już wypominał przez kogo, ale wiecie Państwo, o którym serial, mam na myśli serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Tam żołnierze AK mordowali Żydów, a jako osoby o dobrych charakterach przedstawiani byli żołnierze Wehrmachtu. Wysoka Izbo, potrafiliśmy się jako naród zjednoczyć wokół wielkich celów, takich jak przystąpienie do NATO, przystąpienie do Unii Europejskiej. Dzisiaj również powinniśmy zjednoczyć się wokół tego celu, że nie tylko nie ustępujemy z niczego. My na dobrą sprawę zrealizowaliśmy dużo więcej niż sobie założyliśmy, ponieważ pobudziliśmy świadomość na całym świecie. Paradoksalnie zdarzyło się tak rzeczywiście, że te najbardziej ostre przepisy, te dotyczące prawa karnego, one wzbudziły tyle kontrowersji, że zaczęły działać kontrproduktywnie. W tym sensie, że oczywiście, że tym, którzy mówią, że naród polski lub państwo polskie ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej, oczywiście, że się należy więzienie. Ale działamy w realiach międzynarodowych i te realia międzynarodowe bierzemy pod uwagę. I dlatego właśnie była tutaj mowa, jednocześnie też odpowiadam na te pytania. Nie tylko utrzymujemy tę ustawę, ale wręcz cały rozdział 6c, który dotyczy właśnie wszystkich instrumentów cywilnoprawnych. On jest zatytułowany Obrona dobrego imienia Rzeczpospolitej i narodu polskiego. Właśnie razem brońmy tego dobrego imienia narodu polskiego i dobrego imienia Rzeczpospolitej. Chyba wszyscy tego chcemy. I wydawca w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś w Niemczech dwa razy się zastanowi, zanim opublikuje dzisiaj artykuł ze sformułowaniem polskie SS, polskie Gestapo czy polskie obozy koncentracyjne, jak będzie wisiał nad nim miecz cywilnoprawnego procesu i groźba zapłaty 100 milionów euro czy 100 milionów dolarów. Do tej pory, panie pośle, no nie bardzo wisiał, ponieważ te cywilnoprawne przepisy wprowadziliśmy do tej ustawy i te przepisy zostają tam. Czyli my wzmocniliśmy zdecydowanie dzięki tej ustawie stan prawny i możliwości dochodzenia naszych racji. Drodzy Państwo, my nie tylko się z tego nie wycofujemy, z obrony polskiego imienia. Ta drobna korekta czy modyfikacja, którą przyznaliście Państwo, że jest czymś bardzo prostym, ona naszą pozycję umocni. A to dlatego, że przez tych kilka miesięcy do tej pory byliśmy w stanie w ogromnym stopniu rzeczywiście
pobudzić świadomość u wielu naszych partnerów. I owszem, również u partnerów izraelskich, również u partnerów żydowskich. Nasz dialog, czasami bardzo trudny dialog rzeczywiście, nigdy nie doprowadziłby nas do tego momentu, kiedy ta świadomość jest na zupełnie innym poziomie. To po pierwsze. Po drugie również późniejszym wieczorem dzisiaj chciałbym przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie bardzo jednoznaczne. I to będzie stanowisko, którym zobaczycie Państwo, że jest duży uzysk z tego wszystkiego, co się dzisiaj zadziało. Dlatego między innymi, że właśnie będzie na arenie międzynarodowej głośno usłyszana ta prawda, że my, broniąc honoru naszych przodków, broniąc honoru naszych matek i naszych ojców, a nie je jeszcze bardziej postponując, my podkreślamy rolę polskiego państwa podziemnego w ratowaniu naszych współobywateli żydowskiego pochodzenia w czasie II wojny światowej. Podkreślamy również, że za denuncjowanie Żydów i mordowanie Żydów polskie państwo podziemne wydawało wyroki śmierci i egzekwowało te wyroki śmierci. Polskie państwo podziemne, Polska zdała egzamin w najstraszliwszych czasach II wojny światowej. A jednocześnie podkreślamy i podkreślimy to również w kolejnych naszych odsłonach komunikacji, że te czasy wyzwalają w ludziach niezależnie od narodowości, od światopoglądu, od religii wyznawanej. Wyzwalają najgorsze uczucia, bo taka jest natura przeokrutnej wojny, którą zgotowali nam tutaj Niemcy. I ja mogę też podkreślić jedną rzecz, że oczywiście ważna jest edukacja. To, co Państwo mówiliście też z tej strony sali. Ważna jest informacja. Ja się z tym zgadzam. Ważne są filmy. Ważne są książki, ale ważne są też akty uzgodnień międzynarodowych i ważna jest walka o świadomość, którą my podjęliśmy na poziomie do tej pory zupełnie nieistniejącym. Zastanówcie się przez chwilę, krytykując tak bardzo, czy bylibyśmy dzisiaj bez tej ustawy w tym miejscu z punktu widzenia pozytywnego, gdzie niezależnie od tego, że oczywiście, że były jakieś ośrodki, które mówiły, które tworzyły filmy antypolskie, ale pobudziliśmy coś, co w dłuższym okresie będzie bardzo pozytywnie działało na rzecz polskiej historii i polskiego dobrego imienia. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, naszym celem jest walka o prawdę, rozróżnienie między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem, niesprawiedliwością, sprawiedliwością, jak mówił prezydent Lech Kaczyński. My na pewno poprzez nasze działania i edukacyjne, i działania w sferze kultury będziemy bardzo mocno pogłębiać właśnie wiedzę na świecie, która została postawiona dzisiaj na zupełnie innym poziomie o faktycznej roli Polski. To, co mówią dzisiaj środowiska żydowskie o faktycznej roli Polski, o tym, że bardzo liczni Polacy, panie pośle Mieszkowski, ratowali Żydów, a oczywiście nieliczni Polacy, niektórzy w indywidualnych przypadkach, zdarzało się tak w tych strasznych latach wojny, że oczywiście również byli po złej stronie mocy. I my na pewno doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj rodzina Ulmów z Markowej, rodzina Skoczylasów czy Kowalskich z Ciepielowa jest znana dziesiątkom milionów, ale może setkom milionów ludzi na całym świecie. To jest coś, do czego chciałbym zaprosić Wysoką Izbę, żebyśmy w obronie naszego dobrego imienia, honoru Polski, to rzadkie słowo, ale przecież tu chodzi o nasz honor. Przecież to, co działo się w czasach III Rzeczpospolitej, już niezależnie od preferencji politycznych. Pamiętacie Państwo 94 rok, artykuł na pierwszej stronie pewnej największej gazety, która mówiła o tym, że Armia Krajowa mordowała Żydów, że w Powstaniu Warszawskim wyłapywano Żydów i ich mordowano. 12 lat później ten redaktor, ten autor tego artykułu sam przyznał się, że to wszystko było kłamstwo.
ale tak budowana została fałszywa narracja, fałszywa opowieść o roli Polski. Szanowni Państwo, dobre imię i prawda są warte co najmniej tyle, co bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo buduje się na dobrym imieniu. Ono jest wzmacniane, jest warunkowane. Niepodległość jest warunkowana również tym, czy mówimy prawdę, czy jesteśmy jednocześnie świadkami i walczymy o to, jak ta prawda powinna być prezentowana przyszłym pokoleniom. Wprowadziliśmy więcej lekcji historii. Lekcje o Holokauście jako jeden z nielicznych krajów, które są obowiązkowe w Polsce. Ale właśnie dlatego, żeby podkreślić, że naród polski więcej niż zdał egzamin w tych najczarniejszych latach II wojny światowej. Zmieniliśmy wtedy również losy świata, bo nie poszliśmy razem z Hitlerem na jego układy. Zapłaciliśmy za to straszliwą cenę komunizmu i potem również fałszu, fałszowania historii. No ale na Boga, dzisiaj jesteśmy w momencie takim, że już wszyscy to rozumiemy, że trzeba było wstrząsnąć. I ta ustawa paradoksalnie bardzo mocno wstrząsnęła świadomością świata. Ja często jestem na spotkaniach międzynarodowych, wierzcie mi Państwo, i na spotkaniach z premierami, innymi politykami. Oni podkreślają coraz częściej rolę Polski. Właśnie to, że polskie nie było czegoś takiego jak polskie obozy śmierci, jak polskie obozy koncentracyjne, czy polscy kolaboranci jako jedyny naród, czy jeden z nielicznych, nie kolaborowaliśmy z Hitlerem. To uzyskaliśmy już, a poprzez nasze oświadczenia w niedalekiej przyszłości zobaczycie Państwo, że to był krok we właściwym kierunku, że to ja bym nazwał nawet polityka, która bardzo mocno nam się opłaciła. I dziękuję. Są takie momenty również w procesach legislacyjnych, że dziękuję tym, którzy będą głosowali, tym 460 posłom, mam nadzieję, bo tak się tutaj rysuje, za zmianami i właśnie mądrość polega na tym, żeby mądrość etapu, żeby rozumieć te realia międzynarodowe. I my bardzo mocno właśnie w ramach tych realiów międzynarodowych działając z naszymi sojusznikami amerykańskimi, europejskimi, budujemy właśnie prawdziwą polską narrację. No przecież zwróćmy uwagę na to, jak wyglądała świadomość w Polsce i za granicą co do roli Polski w czasie II wojny światowej, roli Polaków, co do honoru Polaków w czasie II wojny światowej i jak wygląda dzisiaj. Zupełnie inaczej właśnie dzięki nam i też w dużym stopniu dzięki tej ustawie. Nie krytykujcie tego tak pochopnie, ponieważ jak pogłębimy tą refleksję o tym, to okaże się, że właśnie dzięki tej ustawie jesteśmy, mogliśmy być w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. Dlatego dziękuję za to wszystkim, którzy do tego momentu doprowadzili. I rzeczywiście, muszę powiedzieć, było ciężko. Wylały się na nas różne wiadra nieprzyjemnych płynów, tak to nazwijmy. I w związku z tym, czy to znaczy, że my nie mieliśmy racji? Czy jeżeli dzisiaj więcej różnych polityków, więcej ośrodków, instytutów, kultury, historii, również w Izraelu, przyznaje nam rację, a zobaczycie Państwo, że przyznają nam rację również kluczowe ośrodki, to oznacza właśnie, że dzięki tym naszym zmianom i dzięki temu, że przetrwaliśmy ten atak i nie działamy pod żadną presją, tylko właśnie zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, które pomogą nam na kolejnym etapie jeszcze lepiej walczyć. Mam nadzieję, że wspólnie, bo jednak tutaj dzisiaj rzeczywiście padło też sporo pozytywnych głosów. Ja tak je tłumaczę sam sobie, oczywiście one były owinięte w taką bawełnę, nie bardzo przyjemną dla nas, ale jednak rozumiem to poparcie Państwa dla tej naszej polityki, dla tych zmian, które my wprowadzamy. A więc podsumowując, Szanowni Państwo, trzeba było potężnego wstrząsu.
i ten do tego wstrząsu, pozytywnego wstrząsu z pozytywnymi skutkami my doprowadziliśmy. Jednocześnie jeszcze raz podkreślam, że podstawowym naszym celem była i jest walka o prawdę, walka o dobre imię, o to, żeby przedstawić, jak wyglądała rzeczywistość, realia II wojny światowej, i ten cel żmudnie osiągamy. Po 70 latach straconych w dużym stopniu dla polskiej opowieści, która była jedną z najpiękniejszych opowieści honoru, wiary i walki, my przywracamy dzisiaj prawdziwą opowieść o Polsce. Jest to wartość bezcenna. Na tej wartości chcemy budować i na tej wartości prawdy będziemy budować. Proszę Wysoką Izbę o wsparcie.